Toskania to region Włoch, który najlepiej i najwygodniej zwiedzić samochodem. Dlatego wsiedliśmy do naszego busa i wyruszyliśmy w dwutygodniową podróż po tym regionie. Cały urok Toskanii schowany jest na prowincji, pomiędzy gajami oliwnymi i winnicami. Esencją są małe średniowieczne miasteczka, do których prowadzą niesamowicie fotogeniczne aleje cyprysowe. W tym odcinku przedstawiamy Wam 15 miejsc, które warto odwiedzić w Toskanii. Toskania jest niezwykle fotogenicznym regionem, a te najbardziej fotogeniczne miejsca najlepiej zobaczyć o wschodzie słońca. Jedziemy na wschód słońca. Region nazywa się Val d'Orcia. Dlatego nasze dni zaczynaliśmy nieraz bardzo wcześnie. Czasami wschodu nie udawało się zobaczyć z powodu mgieł, które zalewały całą dolinę. I musieliśmy w to samo miejsce jechać nawet kilka razy. Musieliśmy tu przyjechać 3 razy i dopiero za 3 razem nam się udało, ale mamy piękny widoczek. Za 1 razem były mgły, nic nie było widać, za 2 razem było złe światło, a teraz poczekaliśmy pół godziny i zza chmur wyszło piękne poranne słoneczko. Warto było wstawać o 6. Kiedyś Toskania była jednym z ulubionych regionów malarzy, a dziś ściąga fotografów z całego świata. Nie ma co się dziwić, pocztówkowe widoki czają się tu na każdym kroku. Większość fotografów, którzy przyjeżdżają do Toskanii, robi zdjęcia dokładnie w tych samych miejscach. To jest właśnie jedno z takich miejsc, taka charakterystyczna alejka cyprysów, które prowadzą do posiadłości na górce. I ci fotografowie zawsze robią te zdjęcia, ale nigdy nigdzie nie podają, gdzie dokładnie to zdjęcie zostało zrobione. I tak naprawdę można jeździć po Toskanii i szukać. Dlatego my na naszym blogu zrobimy wpis, w którym dokładnie podamy Wam współrzędne takich najfajniejszych miejsc, żebyście planując swojego road tripa wiedzieli dokładnie, którymi drogami jechać, żeby były najpiękniejsze widoki. Podczas naszej podróży celowo odpuściliśmy sobie najbardziej turystyczne miejsca, takie jak Florencja czy Pisa, i skupiliśmy się raczej na niewielkich miasteczkach i toskańskiej prowincji. Udało nam się znaleźć sporo wartych odwiedzenia perełek, w których panuje spokojny, wręcz senny klimat. Castiglione d'Orcia, małe, średniowieczne miasteczko położone na wzgórzu, które jest tak spokojne, że chyba mieszkają tu sami emeryci. Miejscowość San Quirco to jedna z bardziej znanych miejscowości bardzo popularnego regionu Val d'Orcia, który był utrwalany na bardzo wielu obrazach z powodu przepięknych pejzaży. Jest to dobra miejscowość jako taka baza wypadowa, jeżeli chce się zwiedzać okolice, bo jest tutaj sporo hoteli, są restauracje, czy jest też na przykład ten piękny park, który jest położony w centrum pomiędzy średniowiecznymi murami. Za mną na tym wzgórzu znajduje się renesansowa perła Toskanii, Monte Pulciano, czyli jedna z większych i najpiękniejszych miejscowości tego regionu. Monte Rigioni, małe miasteczko umiejscowione wewnątrz średniowiecznego zamku. Kolejną wartą odwiedzenia miejscowością jest Pienza. Warto tutaj przyjechać prosto z San Quirco i po drodze podziwiać typowo toskańskie widoki. Małe kapliczki, domki na wzgórzach i kręte, obrośnięte cyprysami drogi. Castel Nuovo dell'Abate. Bardzo mała, bardzo nieturystyczna miejscowość, ale z niesamowitym klimatem i pięknie położona. A pod samym miastem znajduje się bardzo fajny kościółek.
Dzisiaj trafił nam się trochę bardziej deszczowy dzień, więc przyjechaliśmy do takiego małego kościółka, w którym o 18.30 odbywają się ponoć bardzo fajne śpiewy gregoriańskie. Zaraz zobaczymy. Tak sądząc po ilości miejsc parkingowych, to w sezonie pewno tutaj jest pełno turystów. A dzisiaj pustki i jedyne auto, jakie tu stoi, to nasze. Mało osób o tym wie, ale Toskania to także gorące źródła. Przez kilka dni mieliśmy dosyć chłodną pogodę, więc postanowiliśmy się wygrzać w kilku z nich. Włochy raczej nie kojarzą się nikomu z gorącymi źródłami, ale przez to, że cały ten teren jest bardzo aktywny geologicznie, to po pierwsze jest tu sporo wulkanów, jak m.in. ten, który zniszczył Pompeję, czy też bardzo dużo gorących źródeł. W niektórych miasteczkach było tak pusto, że mieliśmy wrażenie, że jesteśmy tam jedynymi turystami. Monticello, kolejne średniowieczne, bardzo spokojne miasteczko. A w innych było tak tłoczno, jakbyśmy wylądowali na Manhattanie. San Gimignano, miasto nazywane średniowiecznym Manhattanem albo miastem 100 wież, z powodu wież, których wprawdzie nie ma 100, ale jest ich całkiem sporo. Miasto jest bardzo turystyczne, pełno tu szkolnych wycieczek. Jeżeli gdzieś chcecie przyjechać na zakupy, żeby kupić jakieś pamiątki, mydła, wina, czy na przykład salami robione z dzikiej świni, to zdecydowanie to jest dobre miejsce. Trafiliśmy też do kilku miast, które wyrastały ze skał. Sorano. Miasteczko, które jest tak dobrze wkomponowane w skaliste zbocze, że momentami mamy wrażenie, że jest wydrążone w tych skałach i że z nich wyrasta. A przez to, że jest już dosyć zniszczone, to momentami ciężko rozpoznać, co jest jeszcze skałą, a co już kawałkiem miasta. A na koniec trafiliśmy do miasta, na którego rynku odbywa się najsłynniejszy wyścig konny we Włoszech – Palio. Znajdujemy się na Piazza El Campo, czyli na głównym placu w Sienie, który jest chyba najbardziej nietypowym rynkiem w całej Europie, bo po pierwsze jest zrobiony pod skosem, żeby
aby wszystkie opady deszczu spływały do jednej studni, która znajduje się na środku i ma kształt muszli. Miasto jest podzielone na dzielnice, które żyją ze sobą jak takie wielkie włoskie rodziny. Wewnątrz dzielnicy wszyscy się znają, wszyscy sobie pomagają i darzą się bardzo dużą sympatią, ale jeżeli chodzi o wrogie dzielnice, to panują tutaj niesamowite emocje i niesamowita wrogość między tymi dzielnicami, a wszystko jest spowodowane przez ten wyścig, który się tutaj odbywa dwa razy w roku. Miasto żyje tym wyścigiem przez cały rok. Można, obstawiając wyniki, zarobić bardzo duże pieniądze. Poza tym też na porządku dziennym są różnego rodzaju intrygi, przekupstwa, łapówki, deale między dzielnicami, żeby pokonać jakąś inną dzielnicę. Także te wyścigi to bardzo duża sprawa. Jeżeli kiedyś uda Wam się być tutaj akurat w tym czasie, to koniecznie na nie pójdźcie. Nie za wiele w Europie Zachodniej jest miejsc, które odwiedziliśmy i poczuliśmy, że chcielibyśmy znowu tu wrócić. Ale w Toskanii poczuliśmy to coś, co będzie nas wzywać do powrotów i na pewno jeszcze kiedyś tu zawitamy.